No. Cześć, to Jeżero i metoda na przeszkody. W tym odcinku zrobię test sprawnościowy do castingu Ninja Warrior. No, rok tego nie robiłem, w większości tych rzeczy zobaczymy, jak mi pójdzie, sprawdza się w tych konkurencjach, które właśnie tam są. Konkurencja zwinnościowo-równoważniowa. Przejście 5 albo 6 bossów ustawionych zygzakiem. No i pierwsza próba od mniej więcej roku. No, tego nie trenowałem od zeszłorocznego castingu, no więc zobaczymy, jak pójdzie tak, no właśnie bez przygotowania, no a potem sobie jeszcze potrenuję pewnie. Jest. To na początku trochę niepewnie, ale generalnie okej. Chyba szczerze powiem, nie trenowałem w konkurencji poza właśnie tym bieganiem z padami. No i dzisiaj tak delikatnie, bo jest ślisko. Jedenaście. Czyli okej, no bo tam jest ślisko i nie da rady zrobić gwałtownego zatrzymania. Jeżeli chodzi o to ćwiczenie, to w rok w miarę regularnego trenowania tego, tak, raz w tygodniu po 3 razy, doszedłem do 12 pełnych. Czyli 12 razy tam i z powrotem w minutę. No i tyle. Czyli był progres tutaj, no dość powolny, ja generalnie biegać nie lubię, no i to jest. No a tutaj jest bardzo kondycyjne, bo jeszcze te pady. Także taki progres przez rok. Zobaczymy, jak inne konkurencje. Na bieganie na ścianę, jak dotknięcie jak najwyżej. No, kolejne zadanie castingu Ninja Warrior. Nie trenowałem od zeszłorocznego castingu. Także no, sprawdzam sobie teraz, jak to w ogóle wygląda. Ja tego nie trenowałem. 3 metry to jest... To będę mega zadowolony, jak zrobię 3 metry. A tu jest 3 metry. No nie ma 3 metrów, zobaczymy, no jeszcze kilka prób zrobię, generalnie tak po roku nietrenowania, no to mam jakieś 2, może 90, w zeszłym roku max było 3, tam 5, może 3-10, ale raczej bliżej 3-5, no taki był najlepszy mój rezultat w tym zadaniu. Na castingu są na to 3 próby, ja sobie tutaj zrobię więcej niż 3, bo to trening. No i jest! I było, w pierwszej próbie 3 metry, czyli no to jest generalnie mój max, jeżeli chodzi o to zadanie na casting Ninja Warrior. Podciąganie na drążku na maksach. Kolejna konkurencja testu sprawnościowego, no i tutaj można podchwytem albo nachwytem, jak to chce. Pełny wyprost, żadnych kippingów, tylko właśnie klasyczne siłowe. No i co? Po pół roku kontuzji zobaczymy, ile zrobię. W zeszłym roku no to tak 20 robiłem, na castingu chyba między 15 a 17 zrobiłem, tak żeby się nie zajeżdżać, bo tu jest właśnie ten trik, że praktycznie zaraz po tym podciąganiu jest ta sekcja nachwyt, czyli nunchaka i kulki, a tego no, też trudno jest to przejść inaczej niż siłowo, więc z założenia podciąganie jest na maksa, a ja z założenia robię nie na maksa, żeby się nie zniszczyć, tylko wolę mieć dobrze tu i dobrze tam, niż bardzo dobrze tu i źle tam. Czyli takie założenie techniczne, taktyczne. Piętnaście, brawo. To jest najlepszy od czasu rehabilitacji. Także generalnie no, ja jestem zadowolony z 15. Zeskakiwanie, rozkuśtanie i zeskakiwanie z drążka jak najdalej. No czyli to co Flying Monkey i tego typu przeszkody, tylko że tam jedna rzecz jest taka, że ten drążek jest bardzo niski. Tam nie ma swobody ciała, tylko po prostu nogami by się zawadziło o materac czy o coś, no generalnie on jest się niski. To na przykład dla mnie jest utrudnieniem. No i tak sobie zobaczę teraz tu, no, jak to z tymi podkurczonymi nogami, ile to wyjdzie, no teraz traktuję tą próbę jako generalną, a za chwilę zobaczymy jakieś inne, żeby to dopracować.
Ślisko dzisiaj jest. No może 2 metry, 2 coś. Może wyciągnę. W każdym razie troszkę jest trudniej, ale... No, idzie to zrobić w miarę luźno. Jest. Zadanie... Przechodzenie kulki i nunchucka. Tutaj sobie dałem kulkę. Normalnie są drążki. Są tak troszkę wyżej niż ten. No i co? Trzeba przejść wszystkiego. Jedno przejście to jest jak przejdę stąd. Dotąd i wszystkich po kolei użyję. I to jest największa trudność. Jedna z trudności tutaj. Druga taka, że są blisko. Więc też się to ciężko przechodzi. No a trzecia, że jest po podciąganiu i już człowiek ręce ma zmęczony. Ja na przykład swingiem takich rzeczy też tu nie przejdę. No kulki może bym dał radę, ale z drugiej strony one są za blisko, żeby robić swinga. No właśnie. Chyba nie ma przypadku, że to tak jest. Zacznę sobie od lepszej strony. Cześć. No i zobaczymy. 4 by było, no 4-5 to by było super. To tak na ile możliwości tyle zrobię, to będę zadowolony. Tak, ciekawostka. Zawodnicy tacy jak Robert Bandosz czy Kuba Zawistowski po kilkanaście przechodzą, czyli można sobie zobaczyć ile. Między chyba 11 a 15 czy 16, no, tego typu. To są rezultaty. Jak zrobię 5 albo 6, to będę usatysfakcjonowany. Na czwartym spadłem, no to jest powrót po tej półrocznej przerwie. I jak patrzę na to, jak na ile straciłem, no to przede wszystkim straciłem właśnie siłę i wytrzymałość. Taką wytrzymałość siłową, no to jest przede wszystkim właśnie na wytrzymałość. 3-4 to jest aktualne możliwości. Co to ja robię tu? Tak to się nie łapie. Ostatnia konkurencja, którą myślałem, że tu przetrenuję, no to jest skok z trampoliny na linę. Tylko że tutaj trampoliny nie ma, co było od początku wiadomo, a teraz okazało się, że nie ma też liny. No więc no taka symulacja, jaka może być skok z bosu na łańcuch, no bez utrzymywania się, tylko tak, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No generalnie ta lina jest dość daleko. Tak samo ta trampolina też jest taka, której normalnie w zasadzie nie ma gdzie przetrenować, bo no to jest specyficzna sportowa trampolina w programie, a no nie ma takich, nie widziałem gdzie w parkach trampolin czy na jakichś fitnessach z trampolinami, to są inne, więc no nie ma takiej, no więc rób co się da z tym co masz. Skok z trampoliny na cokolwiek generalnie dla siebie uważam za jedną z najtrudniejszych rzeczy, bo no, nie ma tego za bardzo gdzie trenować, poza tym no, ja jestem bardziej techniczny niż dynamiczno-skoczny, więc no, jest to dla mnie trudne i w zeszłym roku no, jeden z większych sukcesów w programie no, to właśnie było doskoczenie do tego koła z trampoliny, zwłaszcza, że tam jeszcze był rozbieg z materaca, czyli no, też jest trochę trudniej niż no, gdyby to było twarde podłoże, nie dość, że z materacu też bardzo krótki, no, jeden, dwa kroki max to można zrobić. Także zobaczymy, jak tutaj.